Witam wszystkich miłośników historii Kołobrzegu i nie tylko Kołobrzegu. Kłania się Robert Dzięba i zapraszam na kolejną opowieść o dziejach naszego miasta, o dziejach powiatu i okolic, proszę Państwa. O tych okolicach nie bez powodu, ze względu na to, że mamy kolejny zabytek w powiecie kołobrzeskim. Niektóre zabytki udaje mi się odnaleźć dość przypadkiem. Dziękuję pani Karolinie Bilskiej z Wydziału Architektury, która słusznie naprowadziła mnie na ścieżkę Komendy Powiatowej Policji, bo proszę Państwa, nie wiedziałem, że ktoś w 2017 roku wpisał Komendę Powiatową Policji, budynek przy ulicy Kilińskiego, jeden z roku 1913 do rejestru zabytków. Natomiast, i oczywiście to dobra informacja, proszę Państwa, bo w czasie, kiedy wpisywaliśmy z panią konserwator pocztę, kiedy wpisywaliśmy LO imienia Mikołaja Kopernika, w tym czasie między tymi całymi procedurami wpisano, a czy jeszcze baterii artylerii stałej, ktoś wpisał Komendę Powiatową Policji. Mówię, że ktoś, bo nie wiem kto, ale niemniej jednak cieszmy się, bo mamy kolejny obiekt chroniony prawem w Kołobrzegu. Ale od marca, od miesiąca, proszę Państwa, mamy kolejny obiekt, który został wpisany do rejestru zabytków i to pałac w Kłopotowie. Bardzo to cieszy ze względu na to, że po pierwsze jest to bardzo ciekawy zabytek, a po drugie dlatego, że no, reprezentuje on dobra rodowe, szlacheckie, dobra rodowe ziemi kołobrzeskiej. Oczywiście to, co przed wojną, proszę Państwa, powstało, to nie historia Polski, to historia Prus, historia Niemiec, ale to jest spuścizna, którą my zamieszkujemy. Ja kiedy w 2006 roku pisałem broszurę, proszę Państwa, właśnie poświęconą tej tematyce, a mianowicie powiatowi kołobrzeskiemu, zwracałem uwagę na Kłopotowo, a właśnie rozglądam się za rzeczami. Natomiast bardzo ciekawe opisy są w książce Guter und Guthauser im Kolberger Land. To jest bardzo ciekawa praca, bardzo ciekawa praca wydana oczywiście nakładem Verlag Peter Janke, omawiająca dobra rodowe na terenie ziemi kołobrzeskiej i nie tylko, dlatego że ona wychodzi na powiat kołobrzesko-karliński. Tu oczywiście również jest Kłopotowo, proszę Państwa, nie okłamać, różne dobra rodowe, o proszę Państwa, Niemcy jeździli, staram się pokazać, Niemcy jeździli i fotografowali, proszę Państwa, przez wiele lat naszą ziemię kołobrzeską. W ostatnim roczniku kołobrzeskim na ten temat bardzo ciekawie pisze mecenas Edward Stępień, który popełnił właśnie artykuł dotyczący obserwacji i inwigilacji obywateli innych państw, którzy w okresie PRL-u przyjeżdżali do Kołobrzegu. No i między innymi właśnie opisywano to, co robili tutaj na ziemi kołobrzeskiej Niemcy, którzy przyjeżdżali, zabierali stąd różne pamiątki, fotografowali, rozmawiali z właścicielami ziemskimi. Inna książka, którą też Państwu polecam, to Das Kolberger Land. To jest książka, w ramach której realizuje cykl artykułów na portalu miasto-kołobrzeg.pl związanych z historią właśnie wsi kołobrzeskiej. A tutaj, proszę Państwa, jeżeli idzie o Kłopotowo, mamy piękne zdjęcie, staram się tu pokazać, pałacu w Kłopotowie, przedwojenne zdjęcie. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Samo Kłopotowo położone jest, proszę Państwa, można pojechać albo z Dygowa przez Bardy, albo troszkę dalej, przepraszam, albo troszkę dalej ze strony Wrzosowa. Też można się do Kłopotowa dostać. Oczywiście, tak jak wiele wsi kołobrzeskich, Kłopotowo ma rodowód średniowieczny i wymieniane jest w 1276 roku wymieniane jest Kłopotowo ze względu na to, że dokument ten potwierdza przynależność wsi do kapituły kołobrzeskiej. Zresztą w Kłopotowie zachował się piękny gotycki kościół. Państwo, ci, którzy oglądają audycję tradycyjnie w telewizji kablowej Kołobrzeg, mogą zobaczyć, jak to wyglądało. Mamy zachowane i przedwojenne zdjęcia, a także mamy zachowane zdjęcia powojenne z 2006 roku, to akurat zdjęcie Marka Wiśniewskiego. Ja w ogóle dziękuję, proszę Państwa, Markowi Kawęckiemu i Zbigniewowi Drewniakowi za materiały filmowe, które możemy pokazać z historii pałaców w Kłopotowie. Natomiast
Tak pokrótce, bo proszę Państwa, można w ogóle z ziemiaństwem to jest tak, że można mówić na ten temat bardzo dużo i to dla dzisiejszego zwłaszcza słuchacza, telewidza jest niezrozumiałe. Ja to często podkreślam. Ja miałem kilka wykładów, na których no, ludzie przysypiali, więc staram się opowiadać w miarę zwięźle na ten temat i chciałbym, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, bo o samym Rodlu von Wedel, który zbudował pałac w Kłopotowie w 1911 roku, proszę Państwa, można poświęcić audycję, a może nawet półtorej. A w kwadransie bardzo często się, bardzo trudno się z tym wszystkim wyrobić. I proszę Państwa, tak jak średniowiecze, to jest przynależność do kapituły kolegiackiej. Potem mamy zmiany wynikające z okresu protestantyzmu, który na ziemi kołobrzeskiej nastaje w 1534 roku po słynnym Sejmie Trzebiatowskim z 13 grudnia. I od tego czasu mamy zmiany. Informacja z 1650 roku mówi, że właścicielem Kłopotowy był pułkownik Wedik von Bonin. I wraz, jak już mamy pierwszego właściciela, to potem następują zmiany. Albo ktoś coś komuś sprzedał, albo ktoś coś odziedziczył, tak? Czyli mamy kolejny ród, von Natzmer, Zimmermann. W końcu XIX wieku Kłopotowo należy do Karla Brauna. I następnie w 1910 roku zakupuje ten teren Klara i Hasso von Wedel, budując pałac w 1911 roku około. Ale data, proszę, źle, proszę Państwa. Około 1910 kupują, a pałac w 1911 roku jest gotowy, albowiem mamy tę informację potwierdzoną na samym pałacu. Po prostu nad drzwiami znajduje się data. 1911, a więc to, proszę Państwa, 111 lat temu. Całkiem niezła data do tego, żeby obiekt wpisać do rejestru zabytków. Ja wypisałem sobie, proszę Państwa, to, co udało mi się znaleźć w opisach. Na przykład w 1784 roku do majątku należały dwa folwarki, młyn, owczarnia, dlatego że na ziemi kołobrzeskiej dość chętnie hodowano owce. To jest dla mnie taka ciekawostka w ogóle, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Była kuźnia, 8 gospodarstw chłopskich i 2 zagrody. To tak na marginesie, jeżeli idzie o bogactwa Kłopotowa. Był to po prostu folwark, niewielka miejscowość powiatu kołobrzeskiego w gminie Dygowo. To, proszę Państwa, jeżeli idzie o samą historię. Oczywiście ta historia ziemi kołobrzeskiej, tak jak ja, proszę Państwa, mówię, jest bardzo bogata. Rody von Kameken, Wedel, Braunschweig, kto tam jeszcze? Podewils. To tego jest bardzo dużo i proszę Państwa, no tak to właśnie wyglądało na ziemi kołobrzeskiej od czasów średniowiecza, bo te rody posiadały swoje posiadłości, swoje ziemie, swoje włości od czasów średniowiecza. I tak to, proszę Państwa, ewoluowało. Wymieniano się tymi nieruchomościami, sprzedawano je. I takie to jest życie, jeżeli idzie o wieś kołobrzeską, proszę Państwa. To jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że ta wieś kołobrzeska po zmianach, część wsi była zniszczona i spustoszona, a to wojna siedmioletnia, a to jeszcze wcześniej wojna trzydziestoletnia, a to rok 1807. No i wreszcie dochodzimy do czasów Wiosny Ludów i utworzenia państwa niemieckiego, zjednoczenie Niemiec i wprowadzone reformy polityczno-społeczno-gospodarcze. Tutaj Bismarckowi udaje się bardzo ważna rzecz, a mianowicie udaje mu się porozumieć ze szlachtą, z rodami, udaje mu się porozumieć w taki sposób, że w zamian za poparcie zjednoczenia Niemiec i działania dla tej idei, proszę Państwa, dostają one potem, uporządkowane zostają jak gdyby ich sprawy, dostają nadania i rozpoczyna się, możemy powiedzieć, pewnego rodzaju renesans, także na Pomorzu Zachodnim, gdzie powstają coraz to nowe rezydencje rodowe, w zależności od miejscowości, w zależności od możliwości finansowych poszczególnych rodów bądź jego odłamów, powstają pałace, budowle, parki i różnego rodzaju zabudowy folwarczne, bo przecież na wsi zajmowano się, proszę Państwa, hodowlą zwierząt, a także uprawą ziemi. Od zarania gdzieś i w jakiś sposób miasta musiały się zaopatrywać poza niewielką gospodarką, którą prowadziły we własnym zakresie. No to właśnie tam rolnicy, szlachta, chłopi żywili ludzi, a właściwie na początku produkowali tę żywność, która następnie była rozprowadzana.
I teraz, proszę Państwa, jeżeli idzie o sam pałac, wpis do rejestru zabytków. Na zewnątrz, proszę Państwa, no, pałac prezentuje się okazale. Tu trzeba powiedzieć, że jest tu budowla reprezentacyjna, jedna z większych, jeżeli idzie o ziemię kołobrzeską. I no, niestety bryła charakteryzuje się dość silnie rozczłonkowaną formą. Tu mamy różnego rodzaju dach, jest i wieżyczka, która jest widoczna. Dwukondygnacyjny korpus, on jest kryty dachem naczółkowym z trzykondygnacyjnymi ryzalitami. Widoczny jest ryzalit od frontu i widoczny jest ryzalit tylni. Tam są strome dachy dwuspadowe. Natomiast w ścianie frontowej wprowadzony jest parterowy, trójboczny ryzalit. Jeżeli idzie, oczywiście mamy przejazd bramny, jest on tam widoczny szerokimi łukowymi arkadami. A w dachu korpusu i skrzydłach umieszczone są lukarny w formie wolich oczu. To zresztą też na Pomorzu bardzo popularna forma. Generalnie wszystkie elewacje pałacu zachowały swoją pierwotną kompozycję, swój wystrój i jak czytamy w dokumentacji konserwatorskiej, odzwierciedlają eklektyczny styl tego budynku. Robi on naprawdę, proszę Państwa, wrażenie. Po II wojnie światowej w tym budynku przebywały kolonie. Był to ośrodek kolonijny, tam bawiły się, proszę Państwa, dzieci. Tak więc trzeba powiedzieć, że z zewnątrz mamy zachowaną również niezwykle bogate ozdoby, zarówno rzeźby, jak i płaskorzeźby. Piękne się zachowały drewniane obiekty ze scenami z życia wsi. Tak więc robi to naprawdę wielkie wrażenie, dlatego że nie wszystkie budowle pałacowe w ten sposób były budowane. Generalnie pałace miały do parteru były budowane, obudowywane kamieniem polnym. Fundamenty też były budowane z kamienia polnego, dlatego że to był najłatwiejszy budulec do pozyskania na ziemi kołobrzeskiej. A resztę potem budowano z cegły, ewentualnie tynkowano. Tu też tego rodzaju formę widzimy, w miarę prostą, ale niemniej jednak te dekoracje, proszę Państwa, robią naprawdę wrażenie. Natomiast ważne jest również i to, co znajduje się, proszę Państwa, wewnątrz tego obiektu, bo to również nie jest codziennością, o tak trzeba sobie powiedzieć. Tam zachowało się wiele elementów wystroju historycznego, wiele elementów wyposażenia i one mają wysoką wartość artystyczną, a przede wszystkim są związane oryginalnie z tym zabytkiem, jak chociażby drewniana konstrukcja więźby dachowej, a w holu szeroko łukowiato sklepiona wnęka. Tam się znajduje kominek, bardzo ładny, robi wielkie wrażenie, proszę Państwa. Jest dekorowana i płaskorzeźbiona scena tam, identyczna jak w szczycie ryzalitu fasady, którą Państwo mieliście okazję zobaczyć. Sklepienie jest dekorowane kasetonami z malowanymi znakami zodiaku. Belkowy strop zdobiony jest malowanym na tynku powały ornamentem okuciowym. Są drewniane schody, zresztą w ogóle wiele elementów drewnianych się zachowało. Jest oryginalna balustrada ze snycerską dekoracją. Są wyłożone płócinowe balustrady. W salonie południowym zachowały się bogato rzeźbione dwuskrzydłowe drzwi. Są tam płóciny z motywami roślinnymi i zoomorficznymi, robią fantastyczne wrażenie, umieszczone w pełnołukowej arkadzie. Zachowała się również szafa z ozdobnymi elementami, choć nie robi aż takiego wrażenia, proszę Państwa. Również i piwnice zachowały się w pełni wyposażone. W salonie czytelni czy jadalni są zachowane sztukaterie sufitowe w formie centralnych rozet. Robi to naprawdę, proszę Państwa, wrażenie. W ogóle gdyby chcieć zobaczyć, jak wyglądały tego rodzaju pałace, gdyby one żyły razem z ludźmi, którzy wówczas, proszę Państwa, funkcjonowali, no to gdyby można to dzisiaj zobaczyć, nakręcić, to na pewno dla wielu z nas byłoby to przeniesienie się 100 lat wcześniej na ziemię kołobrzeską. Skoro jednakże zostaje nam zabytek,
to wartałoby tam udać się, gdy Państwo będziecie na wycieczce i go zobaczyć. W Kłopotowie jest chyba Dąb Antoni, jak się nie mylę, więc naprawdę nie wymaga to, a wycieczka będzie, proszę Państwa, fantastyczna. Osobiście za to ręczę. Można się tam, proszę Państwa, wybrać. Nie wiem, czy będzie można zobaczyć wnętrze. Natomiast we wnętrzu mamy oryginalną stolarkę drzwiową. Są okucia, są klamki i metaloplastyczne zawiasy. Są również bogato zdobione elementy zabezpieczające, chociażby jak kraty w oknach, one również są, proszę Państwa, widoczne. I to generalnie na wszystkich tych elementach robi naprawdę wrażenie. I dlatego, proszę Państwa, tego rodzaju obiekty właśnie świadczące o naszej historii, wpisane do rejestru zabytków, chronione, mają szansę, jeżeli nie będzie żadnej zawieruchy wojennej, bądź tego rodzaju obiekty chociażby nie zostaną zniszczone przez pożar. Tutaj odpukać, patrzę, co mam niemalowane, mam coś. Proszę Państwa, to dla przyszłych pokoleń będzie świadczyło o historii tej ziemi. I ja, proszę Państwa, w związku z tym zachęcam do zwiedzania, zachęcam do udania się na wycieczkę, no i powinniśmy się cieszyć. Kolejny zabytek w powiecie kobrzeskim, pałac w Kłopotowie, ród von Werlów i rok 1911. Za uwagę. Dziś w audycji dziękuję, Robert Dzięba. Kłaniam się Państwu ślicznie i zapraszam tradycyjnie na kolejne nasze spotkanie już za tydzień.